Podczas gali w Międzyzdrojach rozmawiamy z Marcinem Rekowskim. Dopisałeś przed chwilą kolejne zwycięstwo do swojego rekordu, kolejne zwycięstwo przed czasem. No i można powiedzieć, że znowu się za bardzo nie napracowałeś w ringu. No dokładnie, póki co jeszcze się napracowałem, ale myślę, że jeszcze przyjdzie czas na ciężką pracę. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem i z tego tytułu się bardzo cieszę. Ciosy na korpus teraz okazały się twoją najskuteczniejszą bronią, bo po tej serii w drugiej rundzie w narożniku już rywal nie wstał. No dokładnie. Ja patrzę tam, gdzie jest wolne miejsce i tam trafią ciosami, staram się przynajmniej. A te ciosy na dół to jest jakaś twoja specjalna broń, czy akurat w tej walce tak wyszło, że tym sposobem go znokautowałeś? No nie akurat tylko w tej, aczkolwiek lubię ciosy na korpus. Jakieś plany już na kolejny występ są? Coś się szykuje, czy na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy zobaczymy cię ponownie w ringu? Na razie jeszcze nie wiadomo. Myślę, że 5 października, dokładnie jeszcze nie znamy zawodnika. To zależy wszystko od mojego promotora, któremu chciałem podziękować, że w tym wieku, czyli 34 lata, wziął mnie jeszcze pod swoją opiekę. Bardzo mu za to dziękuję. Potem chciałem też podziękować panu Zdzisławowi Nowakowi z PKW Poznań. Współpracowałem, gdzie boksowałem tam przez 8 lat. Poza tym chciałem też podziękować panu Krystianowi Karzyszce, Tomaszowi Bąkowskiemu, Sebastianowi Nikicikowi, Andrzejowi Warnerowi, że jeszcze mnie sponsorowali na moje Mistrzostwa Europy do Turcji i do Moskwy. Za to chciałem im podziękować bardzo i mojemu strategicznemu sponsorowi nowemu, Sendom. W ubiegłym tygodniu boksowałeś w Niemczech, teraz tutaj w Międzyzdrojach i dalej jakieś planujesz odpoczynek, czy znowu na salę treningową? Znaczy odpoczynku nie planuję, prosto stąd jadę na zgrupowanie do Zetniewa. Jestem cały czas w treningu i czekam tylko na znak do pana Andrzeja, czyli mojego promotora, na jakieś konkretne wiadomości o następnej walce. A ty jesteś chętny na wyjazdy do Niemiec, tak jak w ubiegłym tygodniu? Podoba ci się taka opcja jeżdżenia za granicę i walczenia na niemieckiej, czy to ewentualnie na jakiejś innej obcej ziemi? Oczywiście. Nie mam z tym żadnego problemu i mogę boksować obojętnie gdzie. Cieszę się, że są walki i to wszystko. Dziękujemy za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam.